okej, przybiłem nad nimi kołaj i żeglarski swój chwiejny krok skierowałem do Nowerny pod złamanym pagajem. Przed tawerną na brzegu tłum dorosłych i dzieci podziwiało króla siela wzłobionego w sieci. Lecz uwagę mą całą przykuwało to dziewczę o urodzie, jaką opisują wieszcze. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko i nie będę opowiadał wam bajek, lecz opowiem o księżniczce z Mikołajek. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko. Miała skórę oliwkową od słońca i blond włosy w ostrowych końcach. Zabawy wciągnęła mnie ta żeglarska wioska. Kilka kufli wypiłem, by zapomnieć o troskach. I gdy po raz kolejny po kufel sięgałem, stojącą przy barze, znów ją ujrzałem. Wypite wcześniej piwo odwagi mi dodało. Chwiejnym krokiem podszedłem, zagaiłem nieśmiało. Podświadomie już czułem, że na śmieszność się narażam, bo ona czekała na swojego żeglarza. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko i nie będę opowiadał wam bajek, lecz opowiem o księżniczce Mikołajek. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko. Miała skórę oliwkową od słońca i blond włosy o zdrowych końcach. Niechaj będzie taki, nie bójcie się pięknych dziewcząt, nieśmiałe chłopaki. Często dziewczynie, co urodą onieśmiela, bardzo trudno jest znaleźć kawalera. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko i nie będę opowiadał wam bajek, lecz opowiem o księżniczce z Mikołajek. Choć na wodzie widziałem już wszystko, to w tawernie zobaczyłem to cud zjawisko. Miała skórę oliwkową od słońca i blond włosy. I blond włosy o zdrowych końcach. Thank you.